to Lawina dzisiaj ze swoimi właścicielami przyszła na targi dla zwierzaków, żeby znaleźć to, czego potrzebuje, czyli... Smyczy, smaczków, bardzo lubi gustować w różnych smaczkach. Smaczki, smycze i dużo więcej akcesoriów dla zwierząt można było znaleźć dzisiaj w pawilonie Nowa Gazownia przy ulicy Ewangelickiej. Nie wszyscy odwiedzający byli jednak zdecydowani, czego potrzebują ich czworonożni przyjaciele. Mamy małego pieska, nowy członek rodziny i stwierdziliśmy, że odwiedzimy targ i zobaczymy, co ciekawego można kupić. Kupić można było wiele, a czworonogi mogły te rzeczy najpierw obwąchać, przymierzyć i ich spróbować. Bez piesków tutaj na naszym evencie to nie byłoby jednak tej atmosfery. Też mogą spróbować smaczków, przymierzyć ubranka czy szelki, więc to są jakby dla nich targi. I z nowymi, wybranymi zdobyczami z targów wyszli dziś m.in. Kajtek i Wojtek. Ich właścicielki kupiły im... Co ty robisz za kula węchowa i mata, żeby położyć marcheweczkę. Na targach można było znaleźć akcesoria i przysmaki, które na co dzień są niedostępne w dużych sklepach. Wśród wystawców byli głównie polscy producenci, choć znalazły się też zagraniczne wyjątki. Zainteresowanych nowymi rzeczami było sporo. Zainteresowanie jest spore tutaj w Poznaniu. Bardzo chętnie nas odwiedzają właśnie właściciele czworonogów, tak jak widać, więc jest super atmosfera i dużo piesków. Targi dla zwierzaków w Poznaniu odbyły się już po raz trzeci. Klaudia Stephens, Puls Dnia.